Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 70. już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat powierzchni biurowej i tego, jak zmienia się rynek właśnie biurowców w ujęciu pracy zdalnej. Prawie 2 miesiące temu popełniłem na LinkedInie artykuł, gdzie pisałem o 8 najważniejszych trendach, które dostrzegam na rynku, które są spowodowane właśnie tym, że wszyscy poszliśmy na pracę zdalną z powodu epidemii koronawirusa. Jednym z tych trendów i zmian na rynku to było właśnie pojawienie się większych ilości wolnej przestrzeni biurowej, ponieważ firmy oczywiście wysłały wszystkich swoich pracowników na pracę zdalną. Jak to wygląda dzisiaj? Bardzo dużo firm oznajmiło, że ich pracownicy będą mogli pracować z domu albo będą mogli pracować elastycznie, wybierając sobie, kiedy będą chcieli pracować w firmie, a kiedy będą chcieli pracować z domu. Natomiast w tym momencie, wczoraj właściwie, pojawiła się informacja od firmy Fujitsu. Firma Fujitsu w Japonii zatrudnia 80 tysięcy pracowników. I firma ta wspomniała, że będzie chciała zrezygnować z połowy powierzchni biurowych, które znajdują się w jej posiadaniu. Co to oznacza dla rynku? Oznacza to, że być może jest to pierwsza w ogóle z firm, która zaczęła postępować w ten sposób, że ogranicza swoje powierzchnie biurowe. Przypomnijmy, że w tym roku w Warszawie zostanie oddanych do użytku bodajże 9 nowych biurowców, co przełoży właściwie wszystkie w centrum, co przełoży się na bardzo dużą powierzchnię biurową dostępną dla nowych firm. I jak sobie te firmy posiadające biurowce, jak firmy inwestujące w deweloperkę po stronie komercyjnej, jak firmy sobie poradzą właśnie z pojawiającym się trendem, który mówi o tym, że pracownicy będą chcieli pracować z domu. W maju wspólnie z firmą SW Research zrobiliśmy badanie, z którego wynikało, że tylko 1/4 Polaków chciałaby pracować na stałe zdalnie, a połowa, czyli kolejne 25%, w ogóle rozważa to, żeby pracować częściowo zdalnie, a częściowo stacjonarnie. Całkiem niedawno pojawiły się badania, czy wyniki badań, które zrealizowała m.in. firma Randstad, i w tych wynikach wychodzi, że odsetek osób chcących pracować całkowicie zdalnie bądź w modelu mieszanym obecnie jest 75%. Równocześnie tylko 25% firm jest zdecydowanych na to, żeby na taką sytuację pracownikom pozwolić. Co to oznacza? Pracownicy chcą pracować z domu lub bardziej elastycznie. Firmy jeszcze nie chcą wypuścić ich do tego domu, ponieważ mają problem z zarządzaniem. Ale przykłady właśnie takie jak Fujitsu, zatrudniające 80 tysięcy pracowników w jednym kraju, powodują, że być może polskie firmy też dojdą do wniosku, że pracownicy z domu mogą pracować równie wydajnie jak stacjonarnie. I wtedy popyt na powierzchnię biurową pewnie spadnie. Zastanówcie się, co ciekawego mogłoby znajdować się w waszych biurowcach na tych piętrach, które będą stały puste w chwili, gdy nie będzie tam żadnego najemcy. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.